Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję dysku przenośnego Transcend StoreJet 100 for Mac. Zacznijmy na sam początek od opakowania, w jakim dysk do nas przychodzi. Muszę Wam powiedzieć, że jest ono jak najbardziej schludne. No i tutaj w tym miejscu z pewnością widać, że dysk jest dedykowany dla komputerów Mac, ponieważ to opakowanie jest wykonane według mnie w takim po prostu stylu Apple'owskim. Również w stylu Apple'owskim jest tutaj to zastosowane, że jeśli dysk nie był po prostu odpakowywany z pudełka, przy pierwszym odpakowaniu jeszcze pudełko jest dodatkowo zawinięte folią ochronną, tak więc to jest jak najbardziej fajna sprawa i to wrażenie odpakowywania jest jak najbardziej przyjemne. Co do wersji, jaka do mnie trafiła, jest to wersja o pojemności 2 TB i z tego, co patrzyłem w sieci, tylko i wyłącznie taka wersja o takiej pojemności jest dostępna. Z przodu znajdujemy oczywiście podobiznę samego dysku, pełną nazwę, czyli StoreJet 100 for Mac. Również tutaj, na tej części pudełka, znajdujemy dość taką ciekawą informację, między innymi to, że mamy potrójną protekcję, jeśli chodzi o ten dysk. Tutaj już Wam zdradza na sam początek, że dysk jest odporny na upuszczenia, na upadki, tak więc to jest również taki kluczowy atut tego urządzenia. Tradycyjnie, jak dla Transcenda przystało, z tyłu mamy również umieszczoną skróconą specyfikację, jeśli chodzi o dysk. Mamy wysokość 129,5 mm, szerokość 82,4 mm, grubość 20,4 mm, waga 230 gramów. Jest to oczywiście dysk SATA 2,5 cala, tak więc tutaj te prędkości zapisu, a także odczytu nie są zbytnio porywające. O tym zaraz Wam oczywiście również opowiem. Sam ten przyrostek for Mac oznacza nic innego jak to, że dysk po prostu wspiera obsługę Time Machine, tak więc to jest to po prostu zastosowanie w komputerach Mac. Warto również powiedzieć o tym, że mamy do dyspozycji dwa programy, jeśli chodzi o wsparcie dla tego dysku, Transcend Elite, czyli takie po prostu ogarnianie tego dysku, ogarnianie co tam na nim po prostu jest. Zostało to po prostu nazwane tutaj Data Management. Ale również mamy aplikację Recovery X, która w prostym tłumaczeniu pozwala nam odzyskać stracone dane. Co do budowy samego dysku, tutaj tak jak wynikało z informacji umieszczonej na pudełku, mamy tą potrójną protekcję, czyli w środku oczywiście znajdujemy dysk, on jest umieszczony z tego co wiem na takim stelażu. To wszystko pokrywa obudowa z takiego dość twardego tworzywa sztucznego, ale również jeszcze na to przychodzi taki gumowy element, który podejrzewam, że jest po prostu odpowiedzialny za amortyzację upadków, tak więc te takie po prostu trzy warstwy, można powiedzieć, że zabezpieczają nam nasz dysk przed szkodliwym działaniem po prostu upadków. Waga, tak jak Wam mówiłem, 230 gramów, tak więc dysk jest całkiem ciężki. Jeśli chodzi o kwestie zapisu, a także odczytu, testy przeprowadzałem standardowo na aplikacji Disk Speed na komputerze Mac. No i tutaj jeśli chodzi o zapis, wyszło 39 megabitów na sekundę. Jeśli chodzi o odczyt, tutaj wyszło 35,7 megabitów na sekundę, tak więc no, te wyniki nie są zbytnio porywające. Z pewnością nie jest to dysk SSD, tak więc te prędkości po prostu zapisu, a także odczytu są tutaj niestety dość przeciętne. W dysku oczywiście nie zabrakło złącza micro USB 3.0, które zostało umieszczone tutaj na górnej krawędzi. Ono oczywiście służy do transmisji danych. Mamy również charakterystyczny przycisk dla dysków Transcenda, czyli One Touch Auto Backup. Co zauważyłem, jeśli chodzi o budowę dysku, to to, że zwróćcie uwagę, kiedy tutaj trochę tak mocniej go ponaciskam, on po prostu się tak ugina. Ta obudowa plastikowa, ten stelaż plastikowy się tutaj troszeczkę ugina, tak więc to jest takie spostrzeżenie, które tutaj oczywiście zauważyłem. No i kwestia upadków. Z tego co wiem, dysk był testowany gdzieś tam, jeśli chodzi o standardy amerykańskiej armii, to bez problemu po prostu zdały, jeśli chodzi o upadki, tak więc teraz zapraszam Was na kilka przebitek z upadków testów wytrzymałości tego dysku.
W zestawie z dyskiem również nie mogło zabraknąć kabla do transmisji danych. Z jednej strony mamy tutaj złącze micro USB 3.0, które wpinamy sobie do samego dysku. Z drugiej natomiast strony znajdujemy tutaj złącze USB 3.0. No i tą stronę oczywiście podpinamy do naszego komputera. Kabelek zwykły, po prostu biały. No i tutaj do niego większych zastrzeżeń nie mam. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję dysku Transcend Storjet 100 for Mac. Na koniec warto zdefiniować, dla kogo ten dysk jest po prostu dedykowany. Wydaje mi się, że dla osób, które na pewno pracują w troszeczkę cięższych warunkach, gdzie ten dysk po prostu może się spotkać często z ziemią, gdzieś omyłkowo upaść, no i wtedy po prostu nasze dane będą na pewno bezpieczne, ale również dla osób, które potrzebują po prostu dużej ilości miejsca na swoje pliki, ponieważ pojemność 2 TB jest naprawdę sporo ilością miejsca na nasze pliki. Jeśli chodzi o cenę, tutaj miałem, szczerze Wam powiem, takie pewne problemy ze znalezieniem dokładnej ceny tego produktu, ponieważ w wielu sklepach tego produktu po prostu nie ma w tym momencie fizycznie. Mam nadzieję, że oczywiście będą kolejne dostawy. Natomiast znalazłem cenę i tak ją troszeczkę zaokrągliłem, około 450 zł, jeśli chodzi o kwotę, którą przyjdzie nam zapłacić za ten dysk. W tej recenzji to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.